Omówiliśmy więc już dwie idee. Rozróżnienie rzeczy, które są pod naszą kontrolą i poza nią oraz zrezygnowanie z chęci bycia na bieżąco we wszystkim. Teraz przejdźmy do następnej rzeczy. Powstrzymywanie się od pożądania więcej. Marek Aureliusz, o którym już mówiłem, cesarz na tronie, filozof i stoik, powiedział kiedyś coś takiego. Cóż pozostaje, co warto cenić? Moim zdaniem działać i powstrzymywać się od działania tylko w zgodzie z własnym przygotowaniem. Do tego zmierzają wysiłki systemu edukacji i nauki. Oto właściwa rzecz, jaką należy cenić. Jeśli będziesz się tego trzymał, przestaniesz starać się o wszelkie inne rzeczy. W przeciwnym razie nie staniesz się wolny, samowystarczalny i wyzwolony od namiętności. Natomiast z pewnością będziesz pełen zawiści, zazdrości i podejrzeń wobec wszystkich, którym udało się zdobyć to, co cenisz, i będziesz spiskował przeciw nim. Jednak dzięki poszanowaniu i docenieniu własnego umysłu zapewnisz sobie zadowolenie, większą harmonię z innymi ludźmi oraz zgodność z bogami. Będziesz wdzięczny za wszystko, co bogowie postawili i przeznaczyli dla ciebie. Mocny fragment. I zanim go jeszcze omówię, chciałem przytoczyć słowa, jakie wypowiedział kiedyś inny filozof, współczesny miliarder i filozof na tronie bycia miliarderem, Naval Ravikant, chyba tak, jeśli się nie mylę, to jest Hindus, dlatego ma trochę inaczej brzmiące nazwisko. Zdałem sobie sprawę, że wobec wszystkich tych ludzi, którym zazdrościłem, nie mogłem po prostu wybierać małych aspektów ich życia. Nie mogłem powiedzieć, że chcę jego ciała, jej pieniądze, jego osobowość. Muszę być tą osobą. Ale czy naprawdę chcę? Czy chcę być tą osobą ze wszystkimi ich relacjami, pragnieniami, wybrakowaną rodziną, poziomem szczęścia, spojrzeniem na życie i samopoczuciem? Jeśli nie jesteś gotów dokonać całkowitej, 24-godzinnej, 100-procentowej zamiany na to, kim jest ta osoba, to nie ma sensu być zazdrosnym. Kiedy usłyszałem te słowa, one całkowicie zmieniły moje podejście do życia. Często, kiedy patrzymy na celebrytów, mówimy sobie, chciałbym mieć tą sławę, chciałbym mieć te samochody, chciałbym mieć, nie wiem, tego typu kobietę, jak on może zaprosić do swojego łóżka, bo on leci nad pieniądze, cokolwiek tego typu. Ale nie myślimy w ogóle o tym, czy jest to życie, jakiego tak naprawdę chcemy. Czy chcemy mieć, dajmy na to, rozsypujące się trzecie małżeństwo? Czy chcemy mieć serię pozwów sądowych o to, że byliśmy, dajmy na to, zbyt agresywni wobec kobiet, które wchodziły nam do łóżka? Czy chcemy być posądzani o kłamstwo, o oszustwa finansowe? Czy naprawdę chcemy być jak tego typu ludzie? Czy chcemy mieć te same uzależnienia od narkotyków? Czy chcemy być na skraju życia i śmierci w wieku 27 lat i najprawdopodobniej dołączyć do tego niechlubnego klubu? To, co mówił Nawal i to, co mówił Marek Aureliusz, jest bardzo istotne. Poszanowanie i docenienie własnego umysłu to antidotum na zazdrość. To, co moim zdaniem jest warte uwagi, że nawet ktoś taki jak Marek Aureliusz reflektuje się, że zazdrość może mu zaszkodzić. Człowiek, który ma wszystko, dosłownie ma wszystko, który jest Bogiem, orientuje się, że zazdrość nie jest dobra, a antidotum na zazdrość jest poszanowanie własnego umysłu. To jest niesamowite. Naprawdę. Ciekawy fragment o pożądaniu miał Epiktet. Gdy dziecko wkłada rączkę do wąskiego słoja ze smakołykami, nie może wyciągnąć pełnej piąstki i zaczyna płakać. Wyrzuć kilka smakołyków, a wyciągniesz rękę. Opanuj swoje pragnienia. Nie pożądaj tak wielu rzeczy, a otrzymasz to, czego potrzebujesz. Super jest to, że Epiktet porównuje człowieka, który chce mieć wszystko, do dziecka, które wkłada całą rączkę do słoika z cukierkami. Chce mieć wszystkie cukierki, a jeżeli chce mieć wszystkie, nie będzie mieć żadnego. Im mniej będziemy pożądać, tym lepsze i dosłownie słodsze będzie nasze życie. Co jest bardzo piękne. Nie pamiętam, czy to powiedział Ryan Holiday, czy ktoś inny podcastu, kogo oglądam. Powiedział kiedyś, że szczęście to różnica między tym, co mamy, a tym, co chcemy mieć. Jeżeli chcemy mieć mało, a mamy więcej, będziemy szczęśliwi.
A nawet jeżeli mamy dużo, a chcemy jeszcze więcej, będziemy biedni i nieszczęśliwi. I wedle tej definicji, nawet miliarderzy mogą być biedakami. I tutaj kolejny ciekawy fragment warty wspomnienia Epikteta. Wolność zdobędziesz nie przez napełnienie serca pragnieniami, ale rezygnacją z nich. Ryan tutaj dał super komentarz. Są dwa rodzaje bogactwa. Zdobywać wszystko, czego się pragnie, lub chcieć wszystkiego, co się ma. Które rozwiązanie jest łatwiejsze tu i teraz? Podobnie jest z wolnością. Jeżeli stale narzekasz i walczysz o więcej, nigdy nie będziesz wolny. Co by było, gdybyś potrafił odnaleźć zasoby wolności, które już posiadasz, i skupić się na nich? Stałbyś się wolny tu i teraz. Paradoksem, na jaki Marek Aureliusz często zwracał uwagę, jest to, że ludzie, na których opiniach tak bardzo nam zależy, zwykle wcale nie są idealni. Mają wady i rozpraszają swoją uwagę na różne głupstwa, którymi się zachwycają. Jesteśmy tego świadomi. Jednak nie chcemy o tym myśleć. Oto następny cytat z Podziemnego Krągu. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Ryan odniósł się tutaj w jednej wypowiedzi zarówno do Marka Aureliusza i do Podziemnego Krągu. Podziemny Krąg w oryginale Fight Club. Być może kojarzysz film, być może kojarzysz powieść, na podstawie której film jest. Jeżeli nie znasz ani tego, ani tego, to nie wiem, co robisz z własnym życiem. Idź koniecznie po obejrzeniu tego filmu, obejrzyj Fight Club. Genialny film, jeden z lepszych, jaki widziałem. Bardzo ciekawa wizja konsumpcyjnego społeczeństwa, jak możesz się domyślić po tym konkretnym cytacie, i na temat agresji, jaka jest tłumiona w mężczyznach. W tym sensie ten film jest o relacjach męskich w społeczeństwie i w grupie. Bardzo ciekawy film. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.